Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Pracujemy na sesji zdjęciowej dla Vivy. Na pięknych greckich wyspach jest cudnie romantycznie, chociaż bardzo gorąco. Dostaliśmy zagadkę kilkunastu pytań. Ciekawe, co to będzie. Będziemy losować z kapelusza. Ty czytasz? Z greckiego kapelusza. Ja nie czytam, bo nie zabrałam okularków. Tu są moje oczy i moje wszystko. No to zacznijmy. Które z was jest większym domatorem? Już się bałem, że mentorem. Obadwa. Obadwa, ale moja praca chyba wymaga większej ilości podróży i nieobecności w domu, więc ja podróżuję za chlebkiem, a mąż się opiekuje domem jeszcze częściej niż ja. Chyba, że zacznę w tym roku startować, to wyjadę w Sinodal. Postartować. Znowu przywiezie mnóstwo złota i nie będzie półek na jego medale. Macie wolny dzień. Kto wstanie pierwszy? No cóż, trzeba zacząć od tego, kto pójdzie pierwszy spać. I kto wyjdzie pierwszy rano z psem. I zrobi trening, wróci i zacznie budzić dziewczyny. I zrobi żonce kawkę na śniadanko i córeczce śniadanko. Daddy! Wydajecie się idealnie dogadującą się parą. Czy musieliście pokonać jakiś kryzys? Na szczęście nie. Udało nam się nawet ominąć kryzysy, które wiele pewnie małżeństw i związków przeżywało w pandemii, kiedy się siedziało non-stop razem ze sobą w domu. I wiele par się wtedy rozstało, bo nie wytrzymali tak dużo razem. Ja nie mówię hop, bo jeszcze może kryzys 50-latka przede mną. Wiadomo. No to szybko, bo masz jeszcze tylko miesiąc, dwa. Komu częściej trzeba o czymś przypominać? Przechodzimy do następnego pytania gładko. Wieczny roztrzepa i wełbie. Ale staram się być zorganizowana z naciskiem na staram. Do Marcina. To ja. Po czym w zachowaniu żony poznajesz, że coś przeskrobałeś? Ja? Ja nigdy niczego nie robię. Jestem święty. Nie przeskrobuję niczego. Nic. Jak każdy mąż, jestem zawsze święty i niewinny. To jest chyba oczywiste. Przechodzimy do pytania z tego. Ja nie rozumiem. Jesteście 15 lat po powiedzeniu sobie tak. Czy ślub coś zmienił w waszym życiu? Czy ja wiem? Niektórzy mówią, że po ślubie jest tak samo jak przed, tylko że rzadziej. Czy coś się zmieniło? Nie. Chyba jeszcze więcej pracujemy czasami, ale mamy tę wielką radość, że jeśli dużo pracujemy, to dajemy sobie takie zadania, na co pracujemy, że pracujemy na fajne wakacje, na wyjazd do Grecji, zimą na wyjazd na narty, na kawałek śnieżnego sportu z córeczką. I nasza córka się przy nas tego uczy, że pracujemy dużo, często nas nie ma w domu, ona czasami razem z nami jest w pracy, widzi jak pracujemy i że pieniążków nie wyciąga się ze ściany, tylko trzeba na nie naprawdę dużo i ciężko pracować. Dobrze powiedziałam? Bardzo ładnie, ślicznie. Do Kasi, jaką niespodziankę od męża wspominasz do dzisiaj najczulej? Pewnie nasze zaręczyny na długim spacerze na wiosennej plaży nad polskim morzem. Długi spacer z psem, byliśmy oboje w białych dresach i nagle się okazało, że to właśnie tutaj są nasze zaręczyny tu i teraz i to była taka piękna niespodziewajka. Jaką jeszcze niespodziankę od męża? Mąż mi potrafi robić dużo fajnych niespodzianek, często i kompletnie bez okazji. Na przykład wraca z pracy i przynosi mi moje ulubione pomarańczowe róże, bo akurat znalazł je po drodze i kupił because I love you. I to jest takie cudne, fajne. Kwiaty bez okazji albo prezencik bez okazji. A ja dostałem tylko od żony raz kwiaty. To jest niesprawiedliwe. Kwiata. Ja już nie pamiętam kiedy. Po programie. Specjalny kwiat. Trzeba było wystąpić w programie Drag Me Out, żeby dostać kwiata. Kto pierwszy powiedział kocham cię? Boże, panie, kiedy to było? Kto to pamięta w ogóle? Jest. Jakoś tak. Nie pamiętam. Ja nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach pierwszy raz tak werbalnie. Pocałowaliśmy się chyba pierwszy raz w samochodzie na pożegnanie, także taki buziak na do widzenia był pierwszy chyba gdzieś po jakiejś podróży samochodowej. Naprawdę nie pamiętam. Też nie pamiętam. Do Marcina. Czym urzekła cię Kasia, gdy ją pierwszy raz spotkałeś? Gdzie to było? No to jest właśnie
pytanie sprzed tylunastu lat, że nie, trudno gdzie to było, to wiesz, to było w dekolcie. A czym cię urzekłam w tym dekolcie, to nie wiem, to już kombinuj. No, to były spójne wartości typowo męskie. Do tego można by dorobić wyższą ideologię, romantyzm, wielką uczuciowość, przyjaźń. A później wychodzi jak zawsze. Oj, to poczucie humoru nas ratuje w życiu zawsze, na szczęście. Dzięki temu, żeśmy się jeszcze nigdy nie pożarli. Naprawdę, myśmy się jeszcze nigdy w życiu nie pożarli. Kto z was prędzej będzie na czas? Moje życie jest poukładane do widzenia, co do 10-15 minut. W kalendarzu mam zapisane godziny, dni, tak, tygodni, wszystko. Podporządkowane pod kalendarz jest absolutnie wszystko. Kiedyś Kasia była zła, że zaplanowałem nawet wesele i ślub w kalendarzu. Pomiędzy zawodami, żeby się zmieścić. No bo jak mamy wesele, to będzie na pewno pyszna kolacja weselna. I trzeba móc na tej kolacji coś zjeść, więc nie można brać ślubu i robić wesela wtedy, kiedy jest się w cyklu zawodów sportowych, bo wtedy jest się na diecie. Nie wolno nic jeść, więc nie będzie widok siedział na swoim weselu i patrzył, jak inni jedzą coś dobrego. W związku z czym nasz ślub zaplanowaliśmy pomiędzy zawodami męża, żeby mógł biedny zjeść weselną kolację chociaż. A wszystko idzie mi w biodra. I tak.